Dzień dobry. Chciałam wam pokazać, dlaczego on miał na imię Aferka. I jak myśleliśmy, że jest dziewczynka. No właśnie dlatego. Tak. Cześć, chodź. No. Amelka sobie grzecznie, normalnie, jak kotek leży, a ten się wydziera w niebogłosy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie. Dzień dobry, serduszko. Jak tam noc minęła? Jak noc minęła, moje serce? Co, zabawiamy się? Zjadłam śniadanko. Możemy się teraz pobawić, bo kawkę sobie przyniosłam. Mamy sobotę. Sobie jest sobota. Będziemy się bawić. Będziemy sprzątać. Wszystko będziemy robić. Tak? Co, chcesz wyjść się bawić? Czy jeszcze się nie obudziłaś? Co? Szczurek. Chodź, pójdziemy. Chodź, kaj. Wezmę cię w dwie rączki. No dzień dobry kochani, nie patrzcie na to jak wyglądam, ale jeszcze nawet nie byłam się umyć, tylko po prostu zjadłam śniadanie i wzięłam kawę, nastawiłam zmywarkę i przyszłam tutaj do Ewy. Ewa oczywiście już była na dole, ale tutaj przyszła ze mną teraz do dzieci i sobie one tutaj biegają po podłodze, bawią się, szaleją. No a ja sobie tak wypiję trochę w spokoju kawkę. Piękne słoneczko wychodzi. Nie wiem, przed chwilą było bardzo zachmurzone niebo, ale widzę, że już jest coś lepiej. No. No, także ja wyglądam jak wyglądam, ale nie ma się co przejmować, dlatego że ja dzisiaj mam w planach po prostu ogarniać chatę. I tak sobie myślę, że fajnie by było wyjść na jakiś spacer, jak pogoda się nie zepsuje. No, przynajmniej chodzić, a nie nigdzie daleko, no bo wiecie, autem nigdzie nie pojedziemy do żadnego parku. Chyba, żebyśmy pieszo poszli sobie tutaj niedaleko do takiego parku. Ale to jeszcze zobaczę. No, także pobawimy się, potem je, że tak powiem, zostawię tutaj i ogarniam. Tutaj już mam wszystko posprzątane, tylko ewentualnie tutaj ciuchy. Muszę wziąć parę ciuchów do wyprania. I tyle, i to wszystko. I będziemy dalej kombinować, co by tu... Aha, muszę na pewno tutaj odkurzyć. Odkurzyć i łazienki posprzątać dzisiaj. To na 100%. To tam w ogóle nie ma dyskusji. No, a dalej to zobaczę według chęci, moich chęci i zapału. No i dzisiaj się trochę nie wyspałam, bo trochę wstawałam do maluchów, bo tam była taka awantura. Fioletowy po prostu tak strasznie bił wszystkich, ale tak bił. Słuchajcie, to są takie małe kotki, a mają takie pazury, że aż Ewa, słuchajcie, przy karmieniu, jak dostaje pazurami, to aż Ewa, ta nie Ewa, tylko aż Emilka piszczy, także to jest naprawdę, to, ten fioletowy to jest po prostu szok. Aha, i muszę ich zważyć, no. To jeszcze tyle. Ale też wstawałam trochę w noc do nich, chyba z 5 razy wstawałam, no, sporo. Taka była noc, taka wiecie, może się później troszeczkę zdrzemnę. Ale zobaczę, jak będzie ładna pogoda, to nie chcę. Może bym poszła do ogrodu troszeczkę. Troszkę witaminy D trzeba zażyć, bo tam niektórzy z was mi piszą, że te tabletki to w ogóle słabo pomagają. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, że będzie dobrze, bo bez sensu brać lek za tyle pieniędzy i jeszcze, żeby nie miał nic dać. To
To już by była masakra. Tam jedna z was pisała, że kropelki chyba, że kropelki są lepsze. Nie wiem. No, biorę to, co mi zapisała, no wiecie. Zobaczę, no najwyżej jakby nie pomogło, no to kropelki wezmę, tak? Zobaczymy, co mi powie. No, a tymczasem dopijam kawkę. Co Ewkę? Ewka próbuje z nimi zrobić porządek. Ale to już nie jest takie łatwe, bo one, wiecie, one biegają, one tam robią swoje, także nie ma lekko. Towarzystwo wybawione. To teraz czas na karmienie. A ty, Amelka, nie chcesz? Amelka, a ty czym żyjesz? Miłością? Miam, 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 miam. Daj, dawaj, chodź tu. Siusiu było do kuwety. I Amelka, i Archie zrobili siusiu. Pięknie do swojej malutkiej kuwetki. O, są kochane koteczki. Grzeczne, takie, wiecie, naprawdę. Takie kotki to naprawdę, mieć takie kotki grzeczne to... Nie wiem, co z tych Emilki dzieci wyrośnie. A zwłaszcza z fioletowego. Wiecie, jak on mruczy. No idź, Amelka. Amkać. No. Chcesz? No pewnie, że chcesz. No. Korzystaj, póki możesz, dziewczyno, bo później to wiesz. Już nie będzie. Dzisiaj na obiad robię rosół. Z mamą rozmawiałam przez telefon i tata wczoraj wrócił ze szpitala. Przywiozła go do domu karetka. I mama mówi, że tacie ugotowała rosół dzisiaj, bo zapytałam, co tam na obiad. No ale słuchajcie, nie mam makaronu nitki. U mnie zawsze rosół jest z makaronem nitki. No chyba, że Artur kupi makaron spaghetti za nitki. Jako? No to mam ze spaghetti, ale że mi z zapiekanki został ten makaron jeszcze trochę. No to stwierdziłam, że mam jeszcze całą paczkę takiego i miałam tam jeszcze kokardki, ale stwierdziłam, że ugotuję ten. No co, też się zje. A nie mam, a specjalnie iść do sklepu mi się nie chce. No jak już będziemy mieli samochód, to trzeba kupić jakąś większą ilość makaronu. Muszę się zaopatrzyć, bo naprawdę mam pustki, więc rosołek, ten makaron jeszcze tutaj dogotuję. Ten zjemy, bo jest ugotowany od wczoraj. No i tak mnie mama jakoś natknęła, tak sobie myślę, a faktycznie już dość dawno nie było rosołku, więc z miłą chęcią sobie zjemy. No a ja sprzątam i sprzątam cały dzień, to znaczy, wiecie co, może nie tak cały dzień sprzątam, bo też sporo zrobiłam w takich papierkowych sprawach. Wszystko poukładałam i też w zeszytach. No bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy kotek u mnie ma swój zeszyt, tak? Ja wszystko opisuję, każdą rzecz, która się dzieje, wszystko opisuję. Ciąże, porody, leki, wszystko, wszystko, weterynarze, wszystko i zrobiłam właśnie aktualizację, więc to też mnie trochę zajęło. Artur był na zakupach w Biedronce, z Madzią pojechał, Madzia przyjechała samochodem, Artur się zabrał i dzięki temu mógł trochę więcej kupić. Ja w tym czasie robiłam obiad. Ja w tym czasie robiłam obiad. A teraz obiad. Patrzcie tutaj. Jeszcze przyniosła ciasto, także ciasta już nie ma, wam nie pokażę. Zjedzone, to znaczy jeszcze tam trochę zostało tiramisu. Ale ja, zanim myszka zacznie mówić, muszę wam nadmienić o jednej ważnej sprawie. A mianowicie... Powtórzyła się sytuacja, kiedy to jeszcze jakiś czas temu w niedzielę sklepy były zamknięte i zaczął się w sobotę zwłaszcza pojawiać większy ruch klientów.
że tak powiem, nazwę go wirem klientowym. I okazało się, że w dużej mierze nie ma już co kupić. Nie wiem kto, ja uważam, że ten pomysł no nie jest trafiony, ale to każdy niech sobie we własnej głowie rozstrzygnie, czy to jest dobre. Ja uważam, że nie. To jest wolność, nie? To jest właśnie wolność, no ale jak to kiedyś ktoś gdzieś powiedział, a już nie powiem, bo to nie kanał Myszka Mój Polityczny, niemniej jednak znowu się zaczął wir. No i między innymi właśnie no tak to wyszło, a nie inaczej. No, a teraz mówię wam, bo było to, co było. O. Co Artur kupił, więc tak, 3 razy mleczko, Mleczna Dolina 2%. Był wir, wir klientowy. O, tak wam jeszcze pokażę, tutaj. 4-paka, była jakaś promocja? Tak, no. I dla myszki cisowiankę kupiłem. Całą zgrzewkę, fajnie, no. Że Madzia pojechała, bo dzięki temu mamy jakieś zakupy, wiecie, bo tak to, no, byśmy nie wzięli całej zgrzewki Coca-Coli, ani całej zgrzewki wody. Edycja limitowana, Grześkowiak, surówka porowa w delikatnym sosie. No i teraz zobaczcie, to jest mega paka napisane. Mega paka, moim zdaniem normalne opakowanie. Pokaż tą mega pakę jeszcze raz ludziom. No. Mega paka. Nie wiem. O! O łyżkę więcej daj. Światowid Gouda. Kilogram. Ser. No to znowu mamy na jakiś czas. 4 cebulki, bo Artura prosiłem. Ja prosiłam Artura o chipsy, więc takie chipsy. Chciałem kupić lejsce, ale nie było. W ogóle chipsów to właśnie. Kupione. Właśnie, bo to jest właśnie do tego zmierzam. A to jest jakie? Papryka. Na stoisku alkoholowym wir, na stoisku, gdzie piwa są, wir i chipsów, ani taki przekąsek. A co ludziom pozostało? No co ludziom pozostało? No. O, i ten chlebek, co ja ostatnio kupiłem. To jest taki kartonik. A, i jeszcze jeden chlebek. Dobry jest ten chlebek, nie? Nawet? Dobry, dobry, ale u nas odgrywa on bardzo ważną rolę. Nie wiemy, kiedy będziemy mieli auto, a tak zawsze w folice. No zawsze więcej. Dobrze, że tą wodę wziąłeś. W folice zawsze dłużej potrwa. Uuu, panie, co to, jakaś promocja była? W stanie świeżości. Promocja była? Nie, no to jest to normalnie? Jena. Tyle czekolad? O, chyba idziesz na masę. 6 z orzechami. No pół kilo. Yeah. Troszkę ponad pół kilo ponad czekolady. Ponad pół kilo. Co to jest dla sportowca? Yeah. Nie? O, majonez kielecki. Ale to jest dobra czekoladka. Dobra, zobaczcie. Dobra, nie ma skutku. Ona nie jest taka bardzo słodka. Fajne są to orzechy. O, majonez kielecki. Wiecie, że mysza potrafi 2 czekolady na raz jeść? Co ty gadasz? Tak. A jak jest zła, to 3 je zjada. Tak, i zaraz 10, wiecie, 10 zjadam. O matko, a co to, tyle rzodkiewek? No tak kupiłem. Ile tu masz? 3 pęczki? 4? No ludzie brali ostro, 3, to ja też 4. Wziąłem. Ale aż tak? 4 pęczki? Ludzie brali ostro, to ja też wziąłem. Nie. Będziemy jeść rzodkiewki. Madzia też brała, o. Też? Ja za Madzią. Też brała? Tak, Madzia brała, to ja Madzia mówi, masz wziąć. Prosiłam cię o masło, ale żeby aż 3 sztuki. Madzia kazała. Madzia kazała. Właśnie, na Madzie będzie. Madzia kazała. Madzia, dobra, jak kazała, to da. A to może kazała, bo jakaś promocja była. Nie wiem, tak kazała. Mówi, że ty jej kazałaś. Nie, no to na pewno jakaś promocja była. Zaraz tu na Paragonie zobaczymy. Czy kazała? Tam nie ma napisane, czy kto jej kazał. A, 4,49 przy zakupie 3. No, to tak, bo pewnie normalnie to ze 6 zł. No to dobrze, bo masło, wiesz, masło się zawsze przydaje, nie? No myszy zwłaszcza. No. Mysza potrafi do śniadania pół masła zjeść. Głupo ty gadasz. Parówki drobiowe, takie. Mysza.
A później na mnie. Ale wiesz, jak tacie do szpitala zaniosłam nie tą Mleczną Dolinę z Biedronki, tylko to takie prawdziwe masło, nie? Hmm. 83%, bo to jest 82%, to tata mówił mamie, że takie pyszne to masło, że gdzie ja kupiłam to masło, że jest takie pyszne. A gdzie to masło? Inaczej smakuje. No w Biedronce, ale to nie ten, co Biedronka robi, nie to, tylko takie masło prawdziwe, to takie z bankami. Z jakimi bankami? Tu nie ma, na maśle. No to mów wyraźnie. Ja wykończę się z tym człowiekiem. I kiełbasa, no kiełbasa musi być. No wiecie, że nie byliśmy w makro, no to teraz tak się ratujemy, nie? No, morliny. Trzeba jakoś przeczekać, no. Trzeba jakoś przetrwać ten czas. Trudny. No, a nie wiem, czy wam mówiłam, bo kalkulacja... a mówiłam wam, no, że naprawa wzrosła jednak. Do 7 tysięcy. Do prawie 7 tysięcy, więc... Bez 200, także kto super jest, da? Ekstra. Pożyczy ktoś kasy tyle? Także znaczy, ekstra albo da, jest. Raczej da, bo teraz prostu... to już się powinno mówić dam. Na tym, w tym okresie, kiedyś to by było jeszcze pożyczę, no. Ale teraz to już bardziej dam. A w ogóle ja wam nie opowiedziałam tej historii, właśnie co miałam wam opowiedzieć, że ja jechałam do taty, wiecie, do szpitala taksówką, no bo nie mamy samochodu. Z powrotem wracałam pieszo, była taka paskudna pogoda, w ogóle mama od siebie puściła taksówkę, bo ona miała dla taty różne rzeczy, jeszcze piżamy, majtki, skarpetki, koc i w ogóle, bo ja tam miałam iść do sklepu, ale stwierdziłam, że nie wiem, czy ja wszystko dostanę, no to mama stwierdziła, że lepiej będzie zawieźć. No i tam, wiecie, taksówkarz po mnie przyjechał i stanął, ja już odkluczam, wiecie, furtkę i patrzę, jedzie rowerzysta naprzeciwko tej taksówki, stanął. Ale powiedz, jak jechał szybko? No jechał. Jechał, słuchajcie, Mysza mówi, stanął, że tak hamował ostro. Stanął naprzeciwko niego, słuchajcie, wyjął telefon, zrobił mu zdjęcie, ja mówię, no co pan robi? No bo pan tutaj złamał ten przepis ruchu drogowego, stanął na ścieżce, ja mówię, no ale ja, ten pan stał tutaj 3 sekundy. 3 sekundy no, ale stał, w tej sekundzie mógł spowodować ten wypadek. Ja mówię, to nie może pan ominąć? Ja mówię, tak, pan robi problem z takiego czegoś? Bo Mysza szła jakiś kawałek do tego. Tak, robię problem z takiego czegoś i ten pan teraz będzie miał problem. No i wiecie, taksówkarz jeszcze do niego tam próbował go jakoś udobruchać. No ale... i Mysza szła jakiś tam kawałek do tego taksówkarza, bo taka jest prawda. I teraz słuchajcie, Mysza szła, a ten taksówkarz, on dokładnie nie wiedział, bo mu się GPS popsuł. I on tam stał, ale ten człowiek, słuchajcie, co on wyprawiał ten na rowerze? Tak rowerem! Nie! Do taksówkarza! Nie, taksówkarz normalnie. Się wystraszył. Ale wiecie, był taki wredny ten człowiek, taki cham, taki burak, taki po prostu tak. Masakra. Ja mówię, może trochę ludzkości, człowieczeństwa, mówię do niego, nie? A on, że wiecie... Zabije was wszystkich. Od razu. On nie, on tutaj teraz będzie mandat i w ogóle ja mówię, Boże, naprawdę ludzie mają czas na takie coś, naprawdę. Ludzie są tacy wredni niektórzy. Cześć mój niebieski słodziaku. Mój niebieski chciałbym słodziaku. Dobra. No, także tak. No i on rzeczy. Naprawdę, ja to widziałem przez okno, bo tak. Jak się wychyliłem i tam pobiegłem dalej, to ja patrzę on tak, rowerem, tak. I słuchajcie, mało tego, ja mówiłem Myszy, słuchaj, dlaczego nie zadzwoniłaś od razu po oddział specjalny? No, czego rady Mysza ma? Kiełbaska też jest. Wiecie, że ja kiedyś w Sopocie, nie? Miałem kota. Ale nie, no wiecie. Miałem kota. I wiecie, co ten kot robił? On czekał na mnie, aż ja kiełbasę zjem. Dawaj skórę. I miałem i psa to samo. I oni mnie terroryzowali. Ja musiałem szybko zjadać, szybko oddawać, bo normalnie oddawać szybko. A mało tego, taka akcja tam szła. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam was. 11 jest. Nie rano. Myślę, chyba Karol Bąka puścił. Dramat. To dlatego tak uciekł.
No, co to ja zrobię? Trzymajcie się, cześć jeszcze raz. No, i tak wygląda obiadek. Ja lubię zawsze więcej makaronu niż rosołu.